Dziś jestem we Wrocławiu, trenuję z przewielkim smokiem wrocławskim. Chyba już widzicie kto. Nie patrzcie na tyłek, tylko na ten pas. I zaczynamy, proszę, od dosyć takiego nietypowego ćwiczenia. Wyciskanie gumami. Myślę, że będzie się działo zaraz. Dobra. Obydwoje jesteśmy w takim okresie luzu. Nie żyłujemy się, chyba pierwszy raz. To jest lekki trening z Radkiem. I bardziej tak funkcjonalnie, rehabilitacyjnie sobie robimy te barki. Używamy gum, żeby była fajna stabilizacja, napięcie. Także możecie sobie zobaczyć. Taka mała innowacja treningowa. Wcale nie znaczy, że jest lekko. No, dokładnie, dokładnie. Co ostatnia? Tak. Najgorzej jest, jak guma pęknie. Najgorzej. Teraz jedziemy dalej. Hantelki tego nie dają. No nie, szliśmy od gum. Teraz robimy tylny akcent barków. Czyli to, co teoretycznie jest najsłabsze, robimy na początku. I wiadomo, że jakieś wyciskania będą pewnie na końcu. Super technika. Skupiamy się bardziej na czuciu mięśniowym, na izolacji, niż na ładowaniu glamotów. Co jest bardzo dziwne, bo zawsze jak z Majkiem robiłem treningi, to ładowaliśmy głównie klamoty. Tak, aż wszystko tak skrzypiało. Nie? Zawsze były wymówki, nie, spokojnie. Tak. A wychodziłem ledwo żywy i musiałem w połowie drogi spać w aucie za każdym razem. Ale jakbyście widzieli naszą rozmowę wczorajszą przed treningiem, no, to po prostu zalatywało niestety jak stare mięczakami. Tak. Tak. 100 tysięcy wymówek wczoraj było. Teraz poczułem, dobrze. To wystarczy, nie? Wystarczy. Tak, taki atak żeśmy przeprowadzili teraz na tył. No i dobijemy wyciskaniami. I biceps. I tak, lepiej. Teraz wyciskanie. Na mega zajebistej maszynie, że podoba mi się. No, widać, że bareczki już ładnie zareagowały. A maszyna jest naprawdę rewelacyjna. Bardzo fajnie izoluje. Dawaj, Radziu. Ale naprawdę dzisiaj nie przesadzamy z ciężarami. To nie jest nasz dzień. Ciśnij. Tak jest. Bang. To by było na tyle, co, dziku? Tak, wystarczy. Maszyna bardzo fajna. Chyba będzie u mnie na siłowni taka, że będziecie mogli przyjść posprawdzać, jak ona działa. Dobra, jak bez szarży to? Tak. Bez szarży. Czasami pamiętajcie, że czasami za intensywny trening też nie jest dobry. Nie można cały rok napierdalać 100%. Nie da rady. Szczególnie, że muszą być momenty odpoczynku, bo to się potem przekłada na lepszy progres, naprawdę. Dokładnie. Ja zrobię tutaj inaczej. Dzisiaj same maszynki. Zrobimy teraz boczny akton z nocy bokiem. Też fajna maszyna, że tak jak mówiłem kiedyś, maszyny też są przydatne. To nieprawda, że trzeba tylko cały czas cisnąć klamotami tylko na wolnych ciężarach. Dobra maszyna też ma swoje zalety, także warto się na nich też skupić. Ostatnia seria, a potem po dobrym treningu pójdziemy sobie zjeść piętro niżej jakiś sushi. Może jeszcze skoczymy tutaj do saunarium, żeby się zmrozić i dać regenerację mięśniom. I tyle. Lightowy trening, ale bardzo fajnie, taki przydatny, taki sobotni, przyjemny.